Druga piłka, rozumiem. Podwójny błąd serwisowy, tak panie sędzio? Dobrze mówię? Panie kolego, nerwy na uwięzi, skupienie, gram z damą, w końcu, pięknie! A! Świetnie! O, tam jeszcze głos za światów się odezwał. O, właśnie. Pięknie! 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 Ostatni pojedynek gry podwójnej. Bardzo zacięty. O Jezu, teraz ty? Teraz ja. Jakie wrażenia z dotychczasowych pojedynków? Nagrywam. Bardzo fajne pojedynki. Bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom. No niestety nie utrzymaliśmy pierwszego miejsca w tym roku. Kowalski, no ale jak w tym roku? W tamtym roku nie mieliśmy. Tak, tak, podwyższyliście się. O ile pamiętam, to w ubiegłym roku mieliście trzecie, nie? Słucham? Tak, ja miałam trzecie w tamtym roku trzecie. No. Ja w tamtym roku nie grałem. Dobrze, czyli w tym roku jest drugie. To jest tak? Bardzo wysoki. Bardzo nie, dobrze jeszcze, się zaprezentowali. Walczymy teraz o drugie. Moim zdaniem najlepszy mecz był Ela ze mną, Bigański, Kilanowski, Piotr. No, wysoki poziom. Wy przegrali 9-6, ale grali, wyśmienicie nam się postawili. Dobrze, dziękuję bardzo. Niestety. Proszę przystąpić do... Kolejny gier. Facebooku ogniska. Ogromny wysiłek
ze strony zawodników. Przewaga odbiór. Zdenerwowanie słyszymy u młodych zawodników. Natomiast Ela Perzyńska, Kilian zachowują zimną krew. O Jezu, jak można tak? No, no, no. Rakietami się zderzyli, ale... Po odbiciu. Dobrze, zakończył się pojedynek. Zwycięstwo pary Elżbieta Perzyńska i Piotr Kilanowski. Darek Kilanowski, przepraszam. Nad parą Kenstein i przeciwnik jego. Gratulujemy zwycięstwa. Chodź, panowie, pożegnanie, pożegnanie. Co jest? To jest gra w tenisa. No, sędzia, sędzia. No, tym ładnie wam zrobimy fotkę. No, przecież to jest finałowy pojedynek ważny. Ustawcie się zaraz. Ja na razie filmuję. Podziękowania. Mało będę miała przez ciebie. Mało.